uroczyście otwarto Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ulicy 23 października 20. Znajdzie tam schronienie kilkanaście osób z rodzin patologicznych. Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od dawna zapowiadano powstanie całego kampusu przeznaczonego na pomoc dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. Kiedy w 2003 roku mówiliśmy o tym, że tu powstanie cały kampus społeczny, począwszy od siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez Ośrodek Pomocy Osobom chorującym na tak zwane schorzenia psychiczne, poprzez istniejącą już placówkę opiekuńczo-wychowawczą, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, jak również ośrodek, punkt informacyjny razem przy siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostało nam do zagospodarowania jeszcze jedno przedsięwzięcie, jeden obiekt, którym właśnie jest dzisiaj to Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Słowo ciałem się stało. Powstało Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej. Jesteśmy świadkami otwarcia Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej skierowanego do ofiar przemocy w rodzinie. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców naszego miasta, ponieważ wyraźnie zauważamy wzrost interwencji policji w środowisku, wzrost procedury niebieskiej karty, a także skazanych z artykułu 207. Jakoś tak wrednie jest w naszym prawie, że mówi się o tym, że jest przemoc, ale nie odseperowuje się stron od siebie i właśnie ci biedni ludzie może tu znajdą pomoc. Tak, no jest to nie najszczęśliwsze rozwiązanie, ale myślę, że zmiany ustawy idą w dobrym kierunku i będą skierowane na izolowanie sprawców. Natomiast nasz ośrodek skierowany jest do ofiar przemocy w rodzinie, które będą mogły znaleźć schronienie w hostelu. Poza tym skorzystać z pomocy, z porad specjalistycznych, z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, jak i prawnego, a także oddziaływań różnych innych podmiotów w zależności od sytuacji i potrzeb danej osoby. To już prawie komplet instytucji opiekujących się potrzebującymi pomocy w naszym mieście. Gospodarze miasta nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w urządzaniu centrum i ośrodków opiekuńczych. Te działania Rady Miejskiej i organu wykonawczego nie kończą się na rozbudowie, modernizacji tego kompleksowego kampusu społecznego, który ma służyć ludziom najbardziej tej pomocy potrzebującym. Pozostało jeszcze trochę do zrobienia i myślę, że tak jak dotychczas wspólnymi siłami, zgodnie przy wsparciu życzliwych nam osób zarówno z PFRON-u, jak też z rezerwy budżetu państwa, ze strony marszałka województwa podlaskiego, wojewody podlaskiego głównie, będziemy mogli dalej kontynuować te działania. Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej rusza już od zaraz. Potrzeb niestety nie brakuje. Z Suwałk do Wilna wyruszyli pątnicy z pielgrzymką do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Na trasę ruszyło prawie 1300 pielgrzymów. Tegoroczna 19. pielgrzymka jest pod hasłem „Otaczamy troską życie”. Biskup ełcki Jerzy Mazur nie ukrywa swojej radości z wymarszu tej międzynarodowej już rzeszy wiernych. Otóż jest to wielka radość, że już po raz 19. pielgrzymi z Suwałk pielgrzymują do Wilna, do Matki Bożej Miłosierdzia, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Tegoroczna pielgrzymka jest w duchu programu duszpasterskiego w naszej ojczyźnie „Otoczmy troską życie”, a więc jak z Maryją szanować, doceniać, troszczyć się o godność drugiego człowieka i godność każdego życia. W tym roku jest, jak do tej pory, jest zapisanych 1250 pielgrzymów. Są no, głównie z Polski, z całej Polski, chociaż też są uczestnicy, jak jedna osoba jest z Albanii, jest parę osób z Niemiec, ze Szwajcarii, z Belgii, z Ukrainy, Rosji i Litwy.
To są uczestnicy pielgrzymki. Wieść o pielgrzymce suwalskiej zatacza z roku na rok coraz szersze kręgi. Dołączyli do niej pątnicy z kilku krajów Europy. Coraz bardziej jakby rozgłos tej pielgrzymki jest znany, bo mam takie sygnały z różnych miejsc Europy chociażby, że znają tą pielgrzymkę, wybierają się na tą pielgrzymkę, chcą uczestniczyć i albo przynajmniej łączą się z nami duchowo, bo nie mogą z różnych względów w tej pielgrzymce uczestniczyć. Jest 7 grup, tradycyjnie już 7 grup pielgrzymkowych, którą prowadzą, dwie grupy prowadzą pallotyni, jedną grupę diecezji ełckiej prowadzą księża tutaj z diecezji ełckiej, jedną grupę w tym roku, od tego roku będą prowadzili franciszkanie konwentualni, także z Suwałk, i trzy grupy prowadzą salezjanie. Księża prowadzący grupy pielgrzymkowe nie tylko dbają o strawę duchową, ale i o bezpieczeństwo pielgrzymów. Porządkowi są przeszkoleni. Wczoraj wszyscy porządkowi w naszych grupach zostali przeszkoleni przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w zakresie właśnie kierowania ruchem i bezpieczeństwa na drodze. W każdej grupie jest przynajmniej 3 porządkowych, którzy tym ruchem będą kierować i kierować pojazdami, które będą ewentualnie tam wymijać grupy. I oprócz tego jest też tak zwana główna porządkowa służba, która odpowiada za bezpieczeństwo na całej pielgrzymce, i oni też będą jakby motywować tych porządkowych w grupach do tego, aby sprawnie dosyć jakoś to przebiegało wszystko. Co jest takiego w pielgrzymkach, że co roku przyciągają rzesze wiernych? W tamtym roku nie udało mi się ze względu na to, że po prostu urodziłam dziecko i musiałam je odchować trochę, a idę z intencją, taką rodzinną intencją. Bo mam wiele próśb do Boga, mam wiele intencji i po prostu potrzebuję pójść i jakby wzmocnić swoją wiarę. Rozumiem. Warto iść na pielgrzymkę? Tak, naprawdę warto. Jest tutaj taka wspólnota, tak naprawdę jest świetnie. Wszyscy ludzie tak są dla siebie życzliwi. Zupełnie inaczej niż na co tak, dzień, inaczej. Tak? Po co na pielgrzymkę? Bardzo trudne pytanie. Ale w intencji żony, dziecka, rodziny, rodziców. Trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać fizycznie? Tak, dziennie przebiec 50 km. Nie żartuję, nie trzeba nic. Trzeba po prostu iść. Trzeba chcieć. Na drogę pielgrzymów błogosławił biskup ełcki Jerzy Mazur, który po 10 dniach będzie na nich czekał w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie. Program Z wodą za Pan Brat ruszył już po raz 10. Ratownicy WOPR-u udzielają dzieciom i młodzieży wielu cennych rad i zapewniają doskonałą rozrywkę. W tym roku akcja cieszy się szczególnym zainteresowaniem. Chętnych jest nawet więcej niż przewidzianych miejsc. Zainteresowanie jest spore. Mamy problem nie tyle z frekwencją, co z nadmiarem uczestników, a ze względu na to, że tylko 40 osób mamy ubezpieczonych i na 40 osób przewidziane napoje, słodycze i tak dalej, więc maksymalnie do 50 osób bierzemy, z tym, że tą kolejną dziesiątkę to najlepiej jak to jest pod opieką rodzica lub osoby jakiejś dorosłej, żeby po prostu ta odpowiedzialność się podzieliła. I tutaj staramy się dzielić na grupy wiekowe z tego względu, że uczestników mamy od 3 lat, od 4 do 17-18 i nie wszystkie dzieci po prostu potrafią pływać i nie wszystkie są na tyle silne fizycznie, żeby samodzielnie na przykład wiosłować w kajaku. Młodzi ludzie podczas zabawy mogą się wiele nauczyć. Dzieci interesują się z tego względu, że jest dużo atrakcji. Największym powodzeniem cieszy się te kółko holowane za łodzią motorową, ale też mogą się nauczyć pierwszej pomocy, poćwiczyć na fantomach, posługują się podstawowym sprzętem ratowniczym, czyli rzutką, i tą rzutką również rzucają na odległość do celu w ramach konkursu. Uczą się poprawnego wysiadania z kajaka, zakładania prawidłowo kamizelek sekuracyjnych lub ratunkowych, wiosłowania, bo niektóre dzieci nie potrafią nawet wiosłować. Poza zapewnieniem atrakcji organizatorzy starają się chronić i przestrzegać dzieci odpoczywające nad wodą. Rozdajemy wszystkim uczestnikom takie opaski na rękę, gdzie jest telefon ratunkowy 601 100 100, i również jest miejsce na umieszczenie telefonu do mamy lub taty.
z tego względu, że nad wodą często dzieci się gubią. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi do wzięcia udziału w akcji z wodą za Pan Brat. Wyjeżdżając na wakacje, możemy pozostawić naszego pupila pod doskonałą opieką w hotelu dla psów. Wspaniała atmosfera i odpowiednie podejście do zwierząt sprawiają, że pieski czują się jak w domu. Zależy od charakteru pieska. No, czasami przeżywa, zawsze lubię, żeby kawałek jakiegoś swojego posłanka, swoją zabaweczkę, żeby miał piesek swojego zapachu z domu. Od wielu lat hotel ma stałych gości. Zdarza się też, że niektóre psy przez dłuższy czas pozostają pod opieką pani Zyty i pracowników. Bardzo różne są sytuacje i przyprowadzają i na dobę, i na tydzień. Są co kilka lat są i odwiedzają właściciele praktycznie codziennie te pieski. Nie do uwierzenia, ale tak są. No, nie mają na razie warunków, już zaraz najprawdopodobniej będzie, ale już one są 4-latka u nas. I codziennie biorą na spacer pieska, pobiegają i tu znów wraca do nas. Dzięki rozbudowie schroniska dla psów hotel cieszy się dużą popularnością, może sprawnie funkcjonować. Tak, około 20 miejsc jest. Mamy jeszcze, w tym roku mam taki komfort, że mogę w nowe kojce, gdzie są, będą w późniejszym czasie schronisko tam będzie, ale w tej chwili jeszcze nie były schroniskowe pieski, są nowe, ładne kojce pobudowane i mogę tam też umieszczać, bo inaczej to na pewno w tych 20 miejscach bym się nie zmieściła. Z pewnością, zostawiając psa w hotelu, możemy być o niego spokojni.